Każda religia ma swoje podstawowe założenia. Porządkują one sposób czczenia najwyższej osoby i sposób wyznawania religii. Niektóre z wyznań mają bardzo ściśle określone zasady, regulujące nawet codzienne zachowania swych wyznawców. Poznajmy fundamenty wiary i tradycje niektórych z nich. Otóż nie ma oficjalnych zasad religii żydowskiej, takich spisanych, jednoznacznych. Można powiedzieć, że cała Tora i cała tradycja zawiera te zasady. Wedle tradycji jest 613 przykazań. Prawda, większość z nich się nie stosuje, bo dotyczą albo kapłanów, albo świątyni, albo królestwa i króla, więc, czy różnych rolniczych spraw, no to się już dla niektórych może stosować teraz. Ale jednak ich jest bardzo dużo. I to wszystko zawiera się i w Biblii, i w całej literaturze narosłej na Biblii, wielkiej literaturze Talmudzie i całej literaturze rabinicznej jeszcze szerszej. Także to wszystko zawiera zasady religii. Teraz, czy można jakoś krótko sformułować? No można próbować je streszczać, ale to nigdy nie wyczerpie tych zasad. Mimo to jest coś, co się nazywa 13 zasadami sformułowanymi przez Maimonideza, to jest w modlitewnikach, w każdym modlitewniku, ale nie, no, to nie zastępuje tradycji. Te 13 zasad, mówiąc najkrócej, bo każda to jest taka formułka, każda z tych zasad, ale mówiąc najkrócej, to są takie, że Bóg jest stwórcą, jest jeden, jest bezcielesny, wieczny, jako jedyny może być obiektem kultu, że Bóg mówił przez proroków, że Mojżesz był największym z proroków, że Mojżesz otrzymał objawienie, Torę, że Tora jest niezmienna, że Bóg zna myśli i czyny ludzi, że nastąpi odpłata, czy zapłata za to, jak się zachowujemy i w tym życiu, i w przyszłym, że nadejdzie Mesjasz i wreszcie, że nastąpi zmartwychwstanie. To jest 13 zasad Maimonidesa, ale nikt nie czyni z nich ani jakiejś podstawy dogmatycznej, do której trzeba wszystko sprowadzać, ani kryterium tego, czy ktoś jest, czy nie jest prawowierny. Wszystkie nauki, jakich udzielił Budda Shakyamuni, zawierają się w czterech prawdach. Cztery prawdy to była pierwsza nauka, jaką Budda wygłosił. Wszystko, czego nauczał później przez 45 lat swojego nauczania, wszystko było jakby rozwinięciem tych podstawowych prawd, podstawowych nauk. Pierwsza z nich to prawda o istnieniu cierpienia, tłumacząc dosłownie, chociaż słowo cierpienie ma sanskryckie dukkha, ma dużo szersze znaczenie pojęciowe niż słowo cierpienie w naszym języku, bo dukkha odnosi się od poważnego bólu, na przykład fizycznego czy psychicznego bólu, tak jak po utracie kogoś bliskiego, aż po najmniejszy nawet ślad braku usatysfakcjonowania. Skoro istnieje fakt cierpienia, to druga prawda mówi o tym, że to cierpienie ma swoje przyczyny. A jeśli ma przyczyny, to znaczy, że jeśli usunie się przyczyny, wtedy nie będzie skutku. Przyczynami cierpienia są negatywne działania. I tutaj pojawia się jedna z najważniejszych nauk, jakie mamy w tradycji buddyjskiej, mianowicie nauka o tym, że wszelkie działania przynoszą skutki i nie ma niczego, co pojawia się w sposób bezprzyczynowy, przypadkowy. Nauka o karmie, czyli o działaniach i skutkach, jest nierozerwalnie związana też z nauką o reinkarnacji. Karma działa automatycznie, po prostu tak jak prawo przyrody. Na przykład zabijanie, okradanie, wprowadzanie niezgody, ranienie uczuć innych i tak dalej, to są takie działania, które w przyszłości powrócą do nas jako nasze własne cierpienie, w tym życiu albo w następnych żywotach. Z kolei czynienie dobra zawsze powraca do nas jako szczęście. Trzecia prawda, której nauczał Budda, to jest fakt, że można wykorzenić przyczyny cierpienia, że istnieje stan, który jest poza cierpieniem. Prawdziwa natura nas samych jest taka, że jesteśmy z natury wcieleniem dobroci, mądrości, życzliwości, współczucia i tak dalej. Jest wiele takich cech, które w buddyzmie nazywamy przebudzonymi cechami. To znaczy, że jeśli pozbędziemy się tej podstawowej niewiedzy i wszystkiego, co z niej wypływa, emocjonalnych splamień, negatywnych działań, to wszystkie te pozytywne, te przebudzone właściwości w nas się przebudzą. Jest to stan, w którym
My sami stajemy się Buddami, nie ma różnicy między nami a Buddami. I wreszcie czwarta prawda mówi o tym, że nikomu nie przydarza się osiągnięcie takiego stanu w sposób przypadkowy, tylko istnieje konkretna droga prowadząca do uwolnienia od cierpienia i do osiągnięcia tych przebudzonych właściwości umysłu. A więc podstawowe zasady buddyzmu to przede wszystkim praktykowanie tych trzech aspektów: etycznej samodyscypliny, pogłębianie swojego zrozumienia oraz ćwiczenie się w nierozproszeniu, w nieuleganiu emocjonalnym splamieniom. Do tego ma właśnie prowadzić medytacja. Istotą wiary chrześcijańskiej jest Jezus Chrystus. Nie jest chrześcijaninem, kto swoim sercem nie uwierzy, że Bóg tak umiłował świat, że dał nam swojego Syna, aby dokonał naszego odkupienia. Nie jest chrześcijaninem, kto nie wierzy, że zostaliśmy odkupieni przez krzyż Jezusa Chrystusa, który pogrzebany trzeciego dnia zmartwychwstał. I to jest sama istota wiary chrześcijańskiej. Fundamentem tej wiary jest zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa, stąd ogromnie istotne znaczenie apostołów. Kościół jest zbudowany na fundamencie apostołów i proroków, gdzie kamieniem węgielnym jest sam Jezus Chrystus. W nim święta budowla rośnie, prawda, żeby stanowiła miłą Bogu świątynię. Czasem my w wielkim skrócie mówimy, że źródłem naszej wiary jest Pismo Święte. I to jest jakoś prawdziwe, ale my chrześcijanie nie wierzymy w Pismo Święte. My chrześcijanie wierzymy w Jezusa Chrystusa, o którym Pismo Święte świadczy, którego Pismo Święte jest nieomylnym świadectwem. Rozróżniamy pięć filarów islamu, które określają podstawowe obowiązki muzułmanina oraz pięć fundamentów wiary, pięć dogmatów, w które wierzą muzułmanie. Pierwszym oczywiście takim dogmatem jest wiara w jedynego Boga, któremu się nie przydaje wspólników, wiara w anioły, wiara w święte księgi, wiara w proroków i wiara w dzień sądu, w Yawmuddin po arabsku, czyli dzień sądu. Pięć filarów islamu to pięć podstawowych obowiązków muzułmanina. Jest to szahada, czyli muzułmańskie wyznanie wiary, salat, modlitwa odprawiana pięć razy dziennie. Kolejnym filarem islamu, trzecim filarem islamu jest post, saum. Post w świętym miesiącu, dziewiątym miesiącu kalendarza muzułmańskiego w czasie Ramadanu. Kolejnym filarem islamu jest hadż, czyli pielgrzymka do Mekki. Każdy muzułmanin, który posiada środki i jest zdrowy, i pozwalają mu na to i warunki materialne, i warunki zdrowotne, powinien odbyć pielgrzymkę do Mekki. Ostatnim filarem islamu jest zakat, czyli jałmużna. Jałmużna jest obowiązkiem muzułmanów. To prorok kierował do muzułmanów instrukcje, w jaki sposób powinni się zachowywać prawowierni muzułmanie. Co wynikało, no, wiedzę tą czerpał oczywiście z objawienia przekazywanego przez anioła Gabriela. Zapamiętaj, prawo żydowskie nazywa się halacha. Zawiera 613 przykazań, w tym 248 nakazów i 365 zakazów dotyczących przepisów kultowo-liturgicznych i różnych aspektów życia codziennego. Chrześcijańskim fundamentem wiary jest wiara w Jezusa Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego. Na tym przekonaniu chrześcijanie budują całą swoją naukę. Religijni muzułmanie zachowują arkan ad-din, czyli pięć filarów islamu. Regulują one sposób wyznawania wiary i życie codzienne.